Bardzo serdecznie witam Anię, która prowadzi podcast Zapytaj Boga Dlaczego oraz wszystkich, którzy są adresami tego podcastu i tego podcastu słuchają. W związku z bliską perspektywą świąt Zmartwychwstania Pańskiego chciałem Wam złożyć jak najpiękniejsze życzenia. Im bliżej świąt, tym bardziej przemawiają do mnie słowa, które Pan Jezus skierował do swoich uczniów i które mogą nam posłużyć jako życzenia. On zmartwychwstał, Jezus przychodzi do nas i najpierw nam życzy pokoju. Zawsze Pan Jezus pozdrawia swoich najbliższych słowami pokój Wam. Takiego pokoju serca, pokoju w Waszych rodzinach, pokoju w środowiskach, w których żyjecie, chciałbym Wam życzyć. Niech ten pokój płynie z bliskości i obecności Pana Jezusa zmartwychwstałego w Waszym życiu. Oprócz pokoju, myślę, że warto również zwrócić uwagę na drugie życzenie, które Pan Jezus skierował do swojego ucznia Tomasza. Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Wobec faktu, że Pan Jezus wydał za nas swoje życie i zmartwychwstał, nie można przejść obojętnym. Życzę więc Wam głębokiej wiary, płynącej z doświadczenia obecności Pana Jezusa w Waszym życiu. Niech ta wiara wypełnia Wasze życie, dodaje Wam sił, inspiruje do pracy nad sobą, do odnoszenia zwycięstw. Pan Jezus odniósł zwycięstwo życia nad śmiercią. W tym jednym zwycięstwie zawierają się wszystkie inne, które są nam potrzebne do dobrego i pięknego życia. Jeszcze raz pięknych świąt Zmartwychwstania Pańskiego dla Was i dla Waszych najbliższych.